Przełączamy się już na Blackhearta, będziemy obserwowali pasek postępu. I dla tych, którzy nie wiedzą, jesteśmy w finale turnieju blizzon.pl, turnieju Heroes of the Storm. Jest to drugi mecz między Planetki Dynamics oraz Escor. I do tej pory mamy wyniki 1-0 dla Planetki Dynamics. Także Escor musi się naprawdę wziąć w garść i wygrać, krótko mówiąc, i wygrać. No cóż, Escor jest obecnie kolorem niebieskim oznaczony, z czym podobnie jak w poprzedniej grze. Tak jest, to prawda. I tak, mamy dla Escor mamy nowe Brightwing, Stitchesa, Tychusa i Tyraela. I to jest chyba ta sama kompozycja. No nie, dobra, wcześniej mieliśmy Zagarę chyba. No jasna łuska chyba była po drugiej stronie. A nie, Zagara była dla Escor. No dobra, nieważne. W każdym razie widzimy, że mamy ganka na środek, mamy. Będziemy mieli teamfighta od razu przy wieży, więc dosyć tradycyjne rozpoczęcie. Tassadar odpalił, nie wiem czy zwróciliście uwagę, Oracle, więc widział co się dzieje i po prostu drużyna czerwonych zdecydowała się uniknąć tego teamfighta i natychmiast zbierają się przy miejscu, gdzie pojawi się skrzynia ze skarbem. Oj, gadlo się właśnie ładuje. Pięknie przesmażył TRL-a w jego anielski Cooper. Tak jest, jego anielski Cooper płonie ogniem piekielnym w tej chwili, a w każdym razie ogniem warcraftowym. Ale bardzo mi się podoba zagranie czerwonych w tym momencie, bo oni ustawiają się po to, by realizować cel na tej mapie. Tak po prostu. Nie próbowali teamfighta niepotrzebnego organizować. Oni decydują się na to, by przejąć te monety. I rzeczywiście, 5 monet w tym momencie już jest u drużyny czerwonych. Tam Zeratul i Brightwing się, widzę, kotują właśnie, nazwijmy to. I oj, chyba Brightwing będzie miała problem. Tak jest, Zeratul ją odgoni, Tassadar przejmie pozostałe monetki. No wygląda na to, że czerwoni będą mogli dosyć szybko ten pierwszy statek odpalić. Nawet w poprzedniej grze tak to nie poszło łatwo. No tutaj się powinien Gazlow ogarnąć. Aha, on biegnie do studni. No bo rzeczywiście jest już dostatecznie dużo monet u nich. Wzięli wszystkie monety ze skrzyni. Więc mogliby spokojnie przejąć Blackhearta. Zauważ, że się przygotowują do wzięcia kampa, ale nie, wycofali się z tego pomysłu. Okej, okay. Bardzo słusznie zrobili, bo tam Tyrael i Nova się na nich czaili. Gazlow samotnie na midzie, złapany od tyłu przez Tyraela i Nowe. Nova nie trafiła snajpem, to było straszne. Uj, Gazlow padnie. Nie, nie padnie. Ach, faktycznie. Było blisko, ale bardzo ładnie zagrane z jego strony. Okej, on tu nie miał za dużo do zagrania, ale generalnie słusznie stwierdził, że trzeba zacząć uciekać. W dobrym momencie taktycznie się wycofał. Wycofał, tak jest. A to jest bardzo ważna umiejętność Heroes of the Storm. Okej. Ja mam zawsze z nią problemy, zawsze się wycofuję o sekundę za późno. Tak, aż śmierć w późniejszych etapach to jest ból. Płacz i zgrzytanie dziąseł. Minutę czekania. Dokładnie. Dokładnie. Minuta jest chyba na 20 poziomie. Wydaje mi się, że na późniejszych poziomach jest nawet więcej. Ale no, okej, okay, nie jestem tego pewien. Ale zwróć uwagę, teraz znowu czerwoni przejęli dwóch gigantów. To odciągnie na pewno jakiegoś niebieskiego, a sami pewnie będą próbowali zdać te monetki na środek. Chociaż teraz tak na razie wszyscy tak latają po całej mapie bez ładu i składu. Właśnie szczerze mówiąc, ja też się dziwię, że jakoś nie próbują bardziej zrealizować tych zadań. Jak na razie przejmują kamp na dole, no też to jest jakaś opcja, jakiś mocniejszy push faktycznie tutaj może być na tym dole. Niebiescy się skupią, żeby to bronić, oni w tym czasie sobie spokojnie monety oddadzą, jeszcze bardziej przyfasolą, prawda, ze statku. To jest całkiem słuszna koncepcja. Zauważ, że niebiescy też jednego kampa przejęli. No ale nic im to nie da, zobacz, już w tym momencie oddają i mają wymagane mnóstwo monet. Mają. I bardzo ładnie rozegrane z tamtowany, naprawdę szacun. Tam Tychus cały czas na topie zbiera XP-ki z mobów, więc to działa na korzyść też czerwonych. Działa na korzyść niebieskich. Więc mają delikatną przewagę XP-ków, no ale ten push. No nie wiem.
to się może, już się w tym momencie może przewaga czerwonych zacząć pojawiać. Jeśli zniszczą ten fort, to już na pewno się będzie pojawiać. No, ale zwróć uwagę, wbrew pozorom ta przewaga Tychusa i w sumie na dole Brightwing dużo daje, wbrew pozorom. No ale fort zniszczony i w tym momencie czerwoni już mają... Są troszkę do przodu. To się będzie zmieniać oczywiście jeszcze w trakcie meczu, ale jakiś tam atut jest. No dobra, w tej chwili mamy porówno. Zastanawiam się, jaki jest plan tak naprawdę jednej i drugiej drużyny na następną część meczu. Czy w ogóle jakiś plan istnieje? Ciężko powiedzieć. W sumie to może być tak wszystko na heja robione. Myślę, że tak. Tutaj widzimy, że brany jest jeden ze skarbów przez drużynę niebieskich, czterech bohaterów. No i to jest słuszne. Wydaje mi się, że oni powinni też brać się za przejmowanie kapitana i ostrzeliwanie przeciwników. Tym bardziej, że zwróć uwagę, już mają uzbierane te 10 wymaganych monet, tak więc no... Oj, Gazlow złapany! To było ładne. Szkoda, że nie było tam drugiego bohatera, który by mu zablokował przejście. Rzucony Oracle Tassadara i w tym momencie Nova jest widoczna. Wszyscy pobliscy bohaterowie niebieskich są widoczni. Czy Nova zostanie złapana przez Zeratula? Nie, jest za dużo. Chociaż... Uch. Jednak. Ładnie. Zeratul być może przez... Tyrela złapany zostanie? Tak. Ale co z tego, skoro Tyrael w tej chwili jest w opałach? Nie no, w tym momencie Tyrael powinien jak najszybciej oddać tą... A nie, dwie monety brakują. Wydawało mi się, że mają 9. No to jeszcze ktoś tutaj miał tą jedną monetę. Wydaje mi się, w drużynie niebieskich, ale chyba już nie ma. Nie do końca wiem, czemu czerwoni atakują dwóch na trzech, ale być może okaże się to skuteczne. No nie, nadbiegła Nova w tym momencie. Ulter przycelowany, ale troszkę za mało DPS-u jeszcze ma Nova. Czerwoni mają już ulti. I to może robić różnicę. Zauważ, 11 monet na Sony. 11 monet. Miliony monet po prostu. A 12 jest też już. Marshall tutaj ma i tak pewnie jest. Zaraz to będzie chciał oddać. Jednej monety zabrakło niebieskim swoją drogą, jak wcześniej oddawali, żeby przekupić Blackhearta. I zauważ, że teraz sytuacja się odwraca. Na bocie to czerwoni zdobywają XP-ki. Drugi ostrzał dla czerwonych w tym momencie został uruchomiony. No nie wygląda to za dobrze. Przynajmniej dla niebieskich, dlaczego? Oczywiście wiem. Oczywiście. Tychus musiał użyć ulti, żeby przeżyć atak Zeratula. No w pewnym sensie było to zmarnowane, także tak czy inaczej ładnie to Zeratulowi wyszło. No i nawet nie wiedziałem, że ulti Tychusa, jeżeli ma skina zainfekowanego, też ma te odgórza w całości. To robi. No i czerwoni będą przejmować golema. No i zobacz, nie ma już na górze fortu. Już tylko jeden został. W tym momencie dziwi mnie to, co robi Stitches, bo Stitches powinien w tym momencie biec jak najszybciej do statku, żeby oddać tą jedną monetę. On jednak idzie tutaj przyłączyć się do teamfighta. No tak, tylko że ten teamfight chyba nie na wiele się zda. Chociaż całkiem ładny ulti. No nie, złapany Tychus, złapana Brightwing. W tym momencie pada Tyrael. No nie, to było bolesne. Jeszcze Stitches złapany, w tym momencie Brightwing. To jest koniec. Brightwing, Stitches, Tyrael są zabici. Bardzo, no naprawdę bardzo ładnie gra drużyna czerwonych. No mają mało tego życia, ale pięknie się wymieniają, nikt nie ginie. I coś pięknego. No z tym nikt nie ginie to nie do końca, bo jakieś tam śmierci były, natomiast zdecydowanie ale pojedyncze. Też w tym momencie przejmą tego golema. Golem przejęty, niebiescy mam wrażenie tak trochę biegają w tej wechce. Oni chyba chcą teraz na bocie popuszować. Wziąć możliwe, ale dwa kampy. Zwróć uwagę znowu teraz Tychus. On ma jedną monetę i też jej nie odda. No panowie, co jest? Oni zapomnieli o tym, że to jest ten statek? No rzeczywiście można mieć takie wrażenie, bo coś nie idzie. Tyrael teraz tutaj zebrał 5 monet. Zobaczymy tylko, czy uda mu się dostać do tej skrzyni. Już teraz tu czerwoni wrócili z góry, z walki z bossem. No może to być niezbyt łatwe.
No, tym bardziej, że jeszcze teraz złapany też jest. Ale zdołał właśnie dostać ulti. To będzie ładny teamfight. Dobra okazja dla Anibeski, żeby się jakoś może odbić wreszcie. Złapany Gazlow. Tam Zeratul jest na dole, ale... No i Stitch spadł. A jak mało health'a miała Sonia. No, w tym momencie mamy co? 2 na 3. 3 na 3, przepraszam. Ale Zeratul chyba padnie, padł Zeratul, tak więc jest na wierzchu dla niebieskich teraz, żeby tylko tego to wykorzystali. No oddadzą monety, być może zostaną zniszczone jakieś forty. Nie, forty nie zostaną zniszczone, chyba zatrzyma się to na wieżyczkach. Ale tak czy inaczej, odbili się niebiescy i w tym momencie mają trochę inicjatywy, mogliby coś zrobić. Nie wiem, czy Tyrael powinien tam samotnie wbiegać do kampa, to jest raczej kiepski pomysł. Natomiast wydaje mi się, że rzeczywiście jak już nadbiegają Nova, Stitches i Tychus, powinni wziąć tych Knightów na dole i popuszować, zniszczyć jeden fort i odzyskać ten brakujący poziom. I nikt im w tym nie przeszkodzi, dokładnie tak. Pytanie, czy będą kontynuować pusha, czy nie. Nie, będą próbowali zdać monety. Ile oni obecnie mają? 9. Oj, teraz 17 tutaj, Zeratul z 17 monetami. Jeżeli jego udało się tutaj zabić, to faktycznie mogliby wyjść na swoje. Ale nie, nie, ten teamfight źle się rozwija jak na razie, moim zdaniem. Dla niebieskich, ulti rzucone przez Utera i co z tego, skoro nie zawołał praktycznie nikogo, zabita Nova. Ten teamfight jest przegrany. Myślę, że ogólnie niebiescy nie radzą sobie w takich największych fightach 5 na 5. To prawda. Rzeczywiście można odnieść wrażenie, że w tych sytuacjach idzie im zdecydowanie gorzej niż przeciwnikom. Chociaż Zeratul! No nie, nie zostanie złapany. Sonia przykryje odwrót i... Ale zwróć uwagę, że teraz Zeratul praktycznie sam zapłaci za cały ten... za cały statek, jeszcze mu 5 monet zostanie. Zeratul u mnie Juve ma 0 na ekranie, ale okej. Okay. Jak 0? Nie. 17 monet miał. Oddał chyba. A, miał! No tak, 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 oddał. No, powiem ci, że czerwoni tak wychodzą z większości tych potyczek tak na styk. Chociaż tutaj jest Nova, czy ona złapie Zeratula? Nova, złap Zeratula! Ojej, chociaż Nova Sony mogła. Nova. Co ty robisz, Nova? A ta Sadara też nie złapie, bo ta Sadara rzuci, no właśnie, Void Shift i po prostu ucieknie. No niefortunnie tutaj rozgrywane przez niebieskich. Mam wrażenie, że ogarnianie mapy czerwonych jest tak, no o poziom wyżej po prostu. Tego, co się dzieje, w którym momencie, co należy robić. Pytanie też, jak wygląda w sumie komunikacja między obiema drużynami, czy wykorzystając jakiegoś ten speaka? No myślę, że tak. Ale przynajmniej tego nie wiemy. Tak jeszcze zerknąłem na chwilę na statystyki i widzę, że Gazlow ma najwięcej siege i najwięcej hero damage. Najwięcej obrażeń zadał tak bohaterom, jak i budynkom, także jest to troszkę zaskakujące. Wiesz co? Myślę, że to dzięki tym wieżyczkom, które on tak rozstawia, one jednak dosyć dużo obrażeń zadały. Ale zwróć uwagę, co teraz się dzieje po środku. To jest jakaś po prostu masakra. Masakra. Ulti rzucone przez Nowe nie trafiło absolutnie nikogo. Stitches martwy, Nova martwa, Brightwing martwy. Tyrael chyba też zostanie. Ulti to każdy wręcz rzucił. Tak. Wszyscy zaultowali, ale... No... Jeden został zabity, bo zginęła Sonia, natomiast czy Zeratul Dor zostanie zabity przez Tychusa? Chyba nie. 12 monet na Zeratulu. No 12, ale i tak zaraz statek zostanie po raz kolejny kupiony przez drużynę czerwonych. Tak jest. I to już będzie być może koniec kolejnego fortu. Na pewno wieżyczek przy tych fortach, chyba już wszystkich wieżyczek, szczególnie, że na bocie tam giganci puszują samotnie razem z minionami w zasadzie, okej. Okay. Także wygląda to znowu źle dla Escor. Tym bardziej jeszcze tutaj właśnie wzięci kolejni giganci. Oj, będzie 2-0, ja ci to mówię. No ja też coś tak czuję. Zeratul 13 monet, Uther 4 monety i jeszcze Tassadar 5. Już mają na następnego, 18 już jest.
niebiescy powinni przestać się rozdzielać. Ja wiem, że oni muszą pracować nad mobami w tej chwili, żeby te moby nie atakowały ich kora i tak dalej, ale... Oj, oj, oj. Teraz jeszcze czerwoni idą po golema, no niebiescy chyba idą im przeszkodzić. No ciężko powiedzieć, co innego by mieli w tym momencie zrobić. Co innego? Moim zdaniem powinni zbierać parę monet i przejąć plakarta. Ale zwróć uwagę, nie mają skąd nawet teraz monet zabrać. Wszystkie monety mają obecnie na sobie czerwoni. No nie ma limitu monet, ale fakt, że większość kampów jest zebrana, więc rzeczywiście ciężko by było źródło. No i chyba będą bronić, chyba będą po prostu bronić tych wież, tam już nie ma wież, jedna została, okej, okay, i fortu. Natomiast czerwoni przez chwilę popuszują, zobaczysz, oni przez chwilę popuszują, a potem po prostu oddadzą monety. Chyba, że już chcą zakończyć ten mecz, to jest też możliwe, ale nie wiem, czy to już ten moment. Może być, tak twierdzę, życie i spada masa, ktoś się szybko... A zwróć uwagę, w ogóle niebieski ktoś w pewnym momencie z gry został wyrzucony. Nie widzę tego, ale okej. Okay. Powiem ci, że Vaxin dołączył właśnie do gry. Wiesz co, mi nie. okej. Okay. Ulti nowy, nietrafione, ani jeden bohater nie dostał obrażeń przez to ulti. Wszyscy bohaterowie w tej chwili żyją ze strony obu drużyn, natomiast no, trochę tarczy zeszło na tym rdzeniu. A czerwoni cały czas stoją, cały czas czekają. Chcą tu kogoś złapać. Czy im się to uda? Ulti teraz wycelowane w czasie. Nie, całkowicie odkryci. Uter ze strony czerwonych został zabity. Ale to ulti! Czterech bohaterów złapanych w ulti Utera i wszyscy czterej są martwi. To było przepiękne. Nie, no i to jest GG. Już teraz tylko mogą czerwoni przypuszczać, podejść pod twierdzę praktycznie z każdej strony. I po prostu ją zniszczyć. Została tylko nowa i 30 sekund na rozwalenie Nexusa. To jest GG. Ale myślę, że można powiedzieć, że niebiescy się jakoś poprawili, już teraz przegrywają, no... Niech jeszcze trochę wbiją, to już będą te dwa poziomy. Jeszcze nowa zabita do tego. Nie, wiesz co, no rzeczywiście niebieskim poszło już troszkę lepiej niż w poprzednim meczu, ale to jest wciąż jednostronne. No dobrze, mamy GG. No co mogę powiedzieć? Escor ma dwie opcje. Albo przegra następny mecz i turniej wygra Planet Dynamics, albo wygra trzy mecze pod rząd i to oni wygrają turniej. Jest to jakaś opcja. Jest pewnie dosyć mało prawdopodobna, ale no zobaczymy. Ale tak czy inaczej mecz fajny i też wydaje mi się, że ładnie pokazuje, jak istotna jest współpraca. Mam wrażenie, że praktycznie wcale Planet Key Dynamics nie biega losowo. To czasami widać w losowych meczach z losowymi ludźmi, że no ktoś nie wie, gdzie iść, gdzieś tam się zatrzyma, gdzieś tam powalczy z mobami, wtedy, kiedy nie trzeba. Nie, tutaj tego nie ma. Wszyscy wiedzą, co robią, kiedy i tak dalej. Jest to albo skuteczne dowództwo, albo no rzeczywiście naprawdę bardzo dobre zgranie i ogarnięcie gry. Mi się w każdym razie naprawdę podoba zgranie tej drużyny i no ciekawe, czy będą rzeczywiście dalej grali potem i coś osiągali. Zobaczymy, może to zostanie, ale jak na razie jestem ciekawy, jaką mapę wybiorą. Mam nadzieję, że nie ponownie Zatoka. No nie mogą ponownie wybrać chyba tej samej. Czy mogą? Nie, było powiedziane tylko, że przegrany wybiera. Okej, więc pewnie można.